Pogadanka z rodzicami na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie, a także dotycząca problemów związanych z narkotykami, odbyła się w gimnazjum nr 1 w Kępnie. Przeprowadzili ją funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji. Kępińscy funkcjonariusze już od jakiegoś czasu prowadzą szereg pogadanek z rodzicami. Jedne z tych spotkań przebiegają pod hasłem psychoprzemoc, drugi narkotykom stop. Spotkania mają przede wszystkim na celu uświadomienie rodzicom o niebezpieczeństwie czyhającym na dzieci. Na zaproszenie dyrektor gimnazjum nr 1 Romy Muszyńskiej w pogadance uczestniczyli rodzice gimnazjalistów oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Prowadzący spotkanie sierżant sztabowy Robert Fidyka mówił o podstawowych zasadach, o których powinien pamiętać każdy, kto korzysta z internetu, który jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale także może być dużym zagrożeniem. Przekazywał wiadomości dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń związanych z uzależnieniem od internetu. Dwa tematy nagłaśniamy, przeprowadzamy spotkania, prelekcje w szkołach, aby wskazać rodzicom te obszary, na które powinni zwrócić uwagę w ogóle swoje dzieci, poprzez ich sprawdzanie również tego, co oni w sieci robią, czym się zajmują pod ich nieobecność, albo wtedy, gdy wydaje mi się, że dzieciaki powinny już spać, co one wtedy robią. Wystawiają swoje zdjęcia w internecie, nakręcają filmy, reklamując się w sieci i do czego wykorzystywane później są te zdjęcia. Jak mówią policjanci, właśnie w tym wieku młodzi ludzie najczęściej po raz pierwszy stykają się z alkoholem czy narkotykami, nie zdając sobie sprawy o negatywnych konsekwencjach prawnych osoby mających z nimi jakikolwiek kontakt. Pogadanki mają więc zapobiegać tego typu zjawiskom w przyszłości.